Ty nie jesteś sędzią. Żyjemy w czasach, w których zachodzą bardzo szybkie i bardzo burzliwe zmiany. Następują w technologii, w komunikacji, polityce, moralności, obyczajach, w sytuacji międzynarodowej. I często nam jest trudno nawet nadążyć za tymi zmianami, które nas otaczają, które się dzieją w świecie, w którym żyjemy. Ale jedna rzecz w tym zmieniającym się świecie nie ulega żadnej zmianie. I jest to Słowo Boże. W świecie ciągłych zmian jest jedna rzecz, która nie ulega nigdy jakiejkolwiek zmianie. Boże Słowo. To fundament. Jezus mówi, niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Możesz wszystko zmienić w swoim domu. Możesz zmienić ściany, dach, wygląd łazienki, to co pokrywa podłogę, możesz zmienić kuchnię, zupełnie nowe meble, ale jednej rzeczy nie powinieneś zmieniać w domu, nie powinieneś zmieniać fundamentów. Wszystko można odnawiać, przebudowywać, ale nie odnawiaj i nie zmieniaj fundamentu. Chciałbym mówić o, o sądzie i o zdrowej krytyce. Osąd pochodzi od diabła, zdrowa krytyka od Boga. Niestety jest trudno rozróżnić między nimi i często gubimy się w tym, zrażeni od osądem, nie potrafimy słuchać zdrowej krytyki, nie korygujemy naszego postępowania, trwamy w błędach, tkwimy w grzechu. List do Rzymian, drugi rozdział, cytuję. Nie masz zatem wymówki ty, który osądzasz bliźniego. Potępiając Jego, potępiasz przy tym siebie. Sam bowiem jako sędzia postępujesz podobnie. Apostoł mówi tutaj jak doświadczony psycholog. My zwykle osądzamy w zachowaniu innych to, co jest naszym własnym problemem, z czym sobie sami nie radzimy. Wiesz, co odkryłem? Że w postępowaniu mojego taty najbardziej denerwowało mnie to, co było moim własnym problemem, ale zajęło mi ponad 30 lat, żebym do tego doszedł. Nie jesteś sędzią. Osądzając drugiego człowieka, osądzasz siebie. Dlaczego? Bo w postępowaniu innych najbardziej razi nas i dotyka to, co jest naszym własnym problemem. Czym jest osąd i czym różni się od zdrowej krytyki? Zdrowa krytyka pozwala człowiekowi pozbierać się i dalej iść do przodu, pozwala zobaczyć, co jest do naprawy, pozwala zweryfikować, zmienić w pozytywny sposób swoje postępowanie czy sposób myślenia. A osąd osąd tego nie robi. Osąd jest werdyktem, jest ogłoszeniem, że wszystko jest skończone i nienaprawialne. To jest osąd. Osąd to tak naprawdę wydanie wyroku. Po nim, po wydaniu tego wyroku, nie ma szansy na nie ma żadnej nadziei na przyszłość. Tym jest osąd, to robi osąd. Osąd to sytuacja, w której stawiasz na kimś tak zwany krzyżyk. Nie ma szansy na zmianę, wydajesz ostateczny wyrok. Kronie, koniec, kropka, pozamiatane. To jest osąd. Rzymian 2:2 mówi tak. A wiemy, że wyrok Boży na winnych takich czynów jest jak najbardziej słuszny. I mam pytanie: kto ciebie ustanowił sędzią? Kto ciebie ustanowił sędzią? Mówisz, słyszałem to i tamto, co ktoś zrobił. A może powinieneś zapytać pana Boga, czy rzeczywiście tak rzeczy się mają w życiu danego człowieka? Czy chcesz naprawdę pomóc? Czy chcę naprawdę pomóc? Jeśli tak, to idź i porozmawiaj sam na sam z tym człowiekiem. Taka jest biblijna droga rozwiązywania problemów. Tylko prawdziwa, tylko prawdziwa miłość może i jest w stanie zmienić drugiego człowieka. To, co zmienia moje i Twoje życie, to prawdziwa miłość. Co zwykle dzieje się, gdy słyszymy o kimś coś niepokojącego? Idziesz bezpośrednio do tej osoby, by porozmawiać i wyjaśniać to, co usłyszałeś czy raczej idziesz do, nie wiem, do dziesięciu innych i mówisz o tym, co ten człowiek rzekomo zrobił, czy też jak myśli? Jak się zachowujesz? Jeżeli rzeczywiście martwi cię coś w słowach, w postępowaniu, zachowaniu, nauczaniu danego człowieka, biblijna droga jest idź do niego i osobiście, osobiście z nim o tym porozmawiaj. Powiesz, słyszałem, że tak myślisz, to powiedziałeś, czy tak rzeczywiście jest? Czy jest to prawdą? Czy to nie jest prawdą? Jeśli powie nie, tak nie zrobiłem, to nie jest prawdą, zostaw to. A gdy brakuje ci odwagi, gdyby pójść do człowieka bezpośrednio i z nim porozmawiać, wyjaśniając to, co jest niejasne, idziesz do kogoś innego, tak? Ten znowu coś dorzuci. <gry> A potem idziesz do trzeciego, czwartego, dziesiątego i po rozmowie z dziesiątym, to już masz całkiem niezłą historię, tak zwanych faktów. Gdybym usłyszał o tobie jakieś negatywne rzeczy, ale bym z tobą nie porozmawiał, ale poszedłbym do Jacka i zaczął z nim rozmawiać o tym, co usłyszałem, to jak powinieneś mnie nazwać? Śmiało. Plotkarz. Zdarzyło Ci się mówić na przykład o mnie negatywne rzeczy za moimi plecami, czego nie powiedziałeś mi wprost? Wiesz, jak się nazywasz? Wiesz, jaki masz tytuł? A czy zdarzyło Ci się, że inne osoby przychodziły do Ciebie i mówiły negatywne rzeczy o jakimś drugim człowieku? Bracie, siostrze, o starszym pastorze, człowieku z rady, o zwykłym zborowniku, o zborownikom, o koledze z pracy... Rozumiem, że Twoją pierwszą reakcją jest, gdy ktoś do Ciebie przychodzi, coś takiego mówi o innym człowieku. Twoją pierwszą reakcją jest, czy zadajesz mu pytanie, czy porozmawiałeś już osobiście z tą osobą, o której mi mówisz. Rozumiem, że tak było, tak? Nie zrobiłeś tak? Nie zadałeś takiego pytania? Mam pytanie, dlaczego tego nie zrobiłeś? Dlaczego tego nie zrobiłeś? Jeśli tak nie zrobiłeś, to przyczyniłeś się do tego, że ktoś złamał Boże Słowo, a ty mu w tym pomogłeś i stałeś się uczestnikiem grzechu. To tak wygląda. Czy twoja Biblia mówi, że gdy widzisz, że twój brat grzeszy, to idź i ci porozmawiaj o tym z innym bratem i siostrą ze zboru kościoła albo z konsulty, jeszcze z dwoma, trzema jeszcze innymi osobami w kościele, we wspólnocie? Tak Biblia mówi? Twoja? Bo moja mówi trochę inaczej. Biblia pyta, czy nie wiecie, że złe rozmowy psują dobre obyczaje? I to jest dobry obyczaj, do którego zachęca na słowo. Czym jest osąd? To działanie, w którym wchodzisz w kompetencje należne jedynie Bogu. Osąd to działanie, w którym wchodzisz w kompetencje, które należą jedynie do Boga. Stajesz się sędzią Oceniasz kogoś w sposób ostateczny, wydajesz wyrok. On jest taki, on tak myśli. Kropka. Od twojego sądu nie ma odwołania. Uważaj, bo Boże słowo mówi: bo jakim sądem sądzisz, takim będziesz osądzony. To tak, jakbyś nadepnął na. Grabie leżące na ziemię, które są tą częścią, taką zębatą, zwrócone do góry. Wiesz, co zrobisz, jak nadepniesz na grabie? Dostaniesz tymi grabiami. Tak się dzieje z osądem. Pierwszy list do Koryntian, czwarty rozdział. Apostoł Paweł był często osądzany przez ludzi i zacytuje między innymi opinie, jakie. Krążyły na temat tego człowieka. Jego postura nędzna i mowa do niczego. Inne tłumaczenie mówi: Jego wygląd zewnętrzny, lichy, mowa do niczego. Nawet dobrego nagrania nie można byłoby z nim zrobić, żeby wrzucić do sieci. Nie nadawałby się do tego apostołu. Posłuchajmy apostoła. Cytuję apostoła. Oto jak nas traktować jako podwładnych Chrystusa, odpowiedzialnych za głoszenie tajemnic Boga. Ważna myśl. Musisz wiedzieć kim jesteś. Musisz wiedzieć kim jesteś. Apostoł powiada, że jest podwładnym Chrystusa i zwiastujący słowo. Człowiek wykonujący dzieło, służbę, którą zlecił mu Bóg, jest podwładnym Chrystusa, a nie twoim podwładnym. Ma innego szefa. I z pewnością ty nim nie jesteś. Apostoł mówi, że to Bóg przyjął go do pracy. To Bóg go zatrudnił. I to przed nim jest odpowiedzialny. Cytuję apostoła. Oto jak nas traktować jako podwładnych Chrystusa, odpowiedzialnych za głoszenie tajemnic Boga. Od obdarzonych odpowiedzialnością wymaga się wierności. Jeśli nie chcesz stać się ofiarą osądu, zdaj sobie sprawę z tego, kim jesteś i jaki masz status. Musisz być tego świadom. Jeśli jesteś sługą Chrystusa. Jesteś odpowiedzialny za głoszenie Bożego Słowa, temi z Boga, i jeśli jesteś w tym wierny, bo Biblia mówi, od obdarzonych odpowiedzialnością wymaga się wierności. Jeżeli masz stuprocentową świadomość, że robisz to, czego oczekuje od Ciebie Chrystus i wypełniasz Jego wolę, to wiesz, co dalej apostoł mówi? Nie ma dla mnie znaczenia, kto mnie będzie rozliczał, Wy czy jakiś inny trybunał ludzki. To nie ma dla mnie żadnego znaczenia. Jeżeli wiem i mam świadomość, że Bóg ocenia to, co robię w pozytywny sposób, nie ma, naprawdę nie ma dla mnie większego znaczenia, co i jak oceniają mnie ludzie, w jaki sposób to robią. Sorry, ale to jest właściwa postawa. Jeżeli robię to, do czego powołał mnie Bóg, jeżeli robię to w Jego sposób i jestem w tym wierny. Jeżeli dla Ciebie, czy też dla mnie, zaczyna być bardzo ważne, jak ludzie oceniają to, co robię dla Boga, i ciągle pytam ludzi, jak odbierają to, co ja robię, to, co dzieje się w mojej służbie, czy to dotyczy śpiewu, pracy z dziećmi, młodzieżą, prowadzenia kawiarenki, sprzątania, czegokolwiek, jeżeli ciągle pytam o to, jak ludzie to odbierają, to znaczy, że naprawdę nie mam świadomości, że robię to dla niego i że Jego ocena jest dla mnie najważniejsza. Jeżeli dostałeś od Boga pięć talentów i przynosisz mu kolejnych pięć, to wiesz, jak on Cię traktuje, co o Tobie mówi? Gdy jesteś wiernym w tym, co Ci powierzył, cytuję: Wspaniale, dobry i wierny sługa, okazałeś się wierny w paru sprawach, teraz postawiam Cię nad wieloma. Wejdź, wesel się razem ze mną. Nie ma dla mnie znaczenia, co mówią ludzie, jakimi oceniają to, co robię. Gdy mam pozytywną ocenę tego, co robię, od Niego. Tak mówi apostoł. Bądź wierny Bogu. Rób to, co ci powierzył. Miej świadomość, że gdy tak żyjesz, to w niebie mówią o tobie, że jesteś niezły gościu. Masz bardzo dobrą opinię i notowania w niebie. I możesz uczestniczyć w radości Pana. Gdy tak się dzieje, tak jak już powiedziałem, nie ma większego znaczenia, co ludzie mówią o tobie i służbie, którą robisz, jaką Bóg ci powierzył. Gdy on to akceptuje i gdy jesteś tym wierny. Apostoł nie tylko stwierdza, że nie ma dla niego znaczenia, kto go będzie rozliczał, wy czy jakiś inny trybunał ludzki, tu zacytowałem apostoła, ale mówi dalej, że on nawet sam siebie nie rozlicza, nie osądza. Cytuję. Wprawdzie nie mam sobie nic do zarzucenia, ale to nie dzięki temu jestem usprawiedliwiony. Tym, który mnie rozlicza, osądza, jest Pan. I dlatego nawet ja nie muszę tego robić, nawet ty nie musisz tego robić, jeżeli On to robi. Jest bardzo ważne, by miał świadomość, bym wiedział, że to Bóg, a nie ludzie. Są moim ostatecznym i jedynym sędzią. Apostoł daje radę. Dlatego o niczym nie sądźcie przed czasem, poczekajcie na Niego. Poczekajcie na Niego. Jeżeli o wszystkim i o wszystkich masz wyrobiony osąd, i ludzie przychodzą do Ciebie, bo masz szczególne poznanie, szczególnie jesteś obdarowany mądry, masz szczególną zdolność osądzania każdego człowieka i każdej sytuacji, to chcę Ci powiedzieć, że masz problem. I to nie mały. Ale jeżeli zdajesz sobie sprawę z tego, jak wiele nie, nie wiesz, jak wielu rzeczy nie rozumiesz, jak bardzo nie znasz tego, co się dzieje naprawdę w sercu, w motywach drugiego człowieka dlatego go nie osądzasz, to jesteś w bezpiecznym miejscu. Sąd należy do jednej osoby i ty nie jesteś tą osobą. Tą osobą jest Bóg. Nie ma niczego ukrytego, co nie miałoby być ujawnione. I to, czego doszukuje się w drugim człowieku, to, o co go podejrzewasz, tak jak już powiedziałem, najprawdopodobniej jest moim albo twoim problemem, jeżeli to robię. Dlatego o niczym nie sądźcie przed czasem. Poczekajcie na Niego. Gdy On przyjdzie, ujawni to, co niejasne i ukaże motywy serc. Co byś myślał, jakbyś sobie gdzieś na budynku, w którym mieszkasz, powiesił tabliczkę Sąd Wojewódzki i tam byś wydawał, chciał wydawać wyroki? Nie, nie skończyłeś żadnych studiów prawniczych, nie, nie, nie zrobiłeś jakiejś tam aplikacji, nie zdajesz żadnych egzaminów. Po prostu powiesiłeś sobie tabliczkę Sąd Wojewódzki i tam sobie siedzisz i będziesz teraz sądził. Byś był śmieszny. I tak samo dzieje się, gdy ty i ja zaczynamy osądzać ludzi. Tak mało wiemy. Tak mało rozumiemy. Nic, co jest skryte, takim nie pozostanie. Wszystko zostanie ujawnione, ale nikt. Ani tym bardziej Bóg nie zlecił tobie przyspieszania tego procesu ujawniania. Bo może masz taką misję ujawniania. Pan Bóg nikomu tego nie zlecił. Grzech się ujawni. Zawsze się ujawni, to jest tylko kwestia czasu. Jest jak ziarno, może być schowany, ale przyjdzie czas. Przejdzie pewien czas i zostanie ujawnione wszystko w sposób naturalny. Bóg się o to zatroszczy. On rozpozna i co więcej odsłoni motywy serc, których nikt z nas nie zna. On to zrobi. Nie bądź osądzającym, nie bądź krytykanckim chrześcijaninem. W mediach mamy często do czynienia z krytykami. Są krytycy literacy, filmowi, muzyczni, krytycy polityczni. I różnego rodzaju media przytaczają, cytują ich opinie, sądy, wypowiedzi. A wiesz, jaka jest prawda najczęściej, jaka jest prawda o tych ludziach? Często są to ludzie, którzy sami chcieli być, nie wiem, muzykami, pisarzami, reżyserami, ale im to się nie udało. Nie wyszło, próbowali. Niczego naprawdę sensownego i dobrego nie stworzyli. To, co potrafią, z czego żyją, to osąd i krytyka tego, co robią inni. Taka jest prawda o tych krytykach najczęściej, na których opinie się powołujemy. Krytyk, krytyk literacki to najczęściej niespełniony pisarz czy poeta. Nikt nie jest zainteresowany ich własnym pisarstwem. I poezją, bo jest nijakie, słabe. Nie wchodź w rolę takiego chrześcijańskiego, kościelnego krytyka, bo gdy to robisz, to dużo więcej mówisz o sobie niż o osobach, których krytykujesz. Czy muszę, czy musisz przejmować się tym, że są osoby, które źle i niesprawiedliwie wyrażają się o tobie, o twojej służbie, którą Bóg ci powierzył? Odpowiadam: absolutnie nie. Absolutnie nie. Miałbyś problem, wiesz kiedy? Kiedy wszyscy by dobrze o tobie mówili. To miałbyś problem i Boże Słowo o tym mówi. Tutaj na Ziemi nigdy nie zabraknie oszczerców, zazdrośników i tych, którzy mówią nieprawdziwe rzeczy o ludziach, którzy żyją i działają dla Bożego Królestwa. I muszę uważać musisz uważać żebyś nie był jednym z nich pamiętaj nie staniesz się ofiarą nie będziesz niszczony przez osąd i plotki tylko wtedy tylko wtedy gdy będziesz miał świadomość dla kogo pracujesz kto ci zlecił to zadanie gdy będziesz to zadanie wykonywał w dobry sposób tak jak bóg ci zlecił gdy będziesz chodził w Duchu Świętym, wtedy ocena Ciebie i tego, co robisz, będzie pochodziła od Boga, a nie od ludzi. Żyj ze świadomością, że Bóg zawsze Cię widzi, zna stan Twojego serca i to Jego ocena się tak naprawdę liczy. Oceny inne nie mają znaczenia. Ważne zdanie do zapamiętania. Osąd to próba zniszczenia Twojego powołania, daru służby wspólnoty. Zapamiętajmy to. Osąd to próba zniszczenia twojego powołania, twojego daru, twojej służby i twojej wspólnoty. To jest osąd. To jest prawda o osądzie. Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę z tego, że Jezus był bardzo często obiektem osądu. Był doskonały, był bezgrzeszny, był święty. Jeżeli na Niego ludzie wylewali takie brudy, to czego ty się spodziewasz? Czego ja miałbym się spodziewać? Nic nadzwyczajnego się nie dzieje. Ewangelia Jana, ósmy rozdział. Jedna z sytuacji konfliktowych, których nie brakowało w życiu Jezusa. Jana 8:46. Cytuję Jezusa. Kto z Was może dowieść mi grzechu? A jeśli mówię prawdę, dlaczego mi nie wierzycie? Kto jest z Boga, słucha słów Bożych. I uwaga, wy nie słuchacie słuchasz tego, co mówię? Wy nie słuchacie, dlatego że nie jesteście z Boga. Ostro pojechał, co? Jezus bardzo często i to w ostrych słowach zwracał się do faryzeuszy uczonych w Piśmie, do ludzi, którzy uważali, że mają szczególne, bliskie poznanie i relacje z Panem Bogiem. Taka żeby mogli wszystkich innych pouczać. Jezus nie szedł z nimi na żaden kompromis. Jezus w sposób bezwzględny rozprawiał się z tym duchem osądu, który był w tych ludziach, i ucinał to u samej podstawy. Taki był Jezus tej kwestii. Mówi im, wy mnie nie słuchacie, bo nie jesteście z Boga. Jak mu odpowiadają? Czy nie mamy racji, że jesteś Samarytaninem i masz demona? Tak go zdiagnozowali. Zarzucili mu, że wypędzał demony mocą demonów. Jezus mówi im, chyba czegoś panowie nie rozumiecie. Diabeł wyrzuca swoich, no, chyba czegoś nie kumacie. Ci ludzie nie akceptowali również Jana chrzciciela. Był dla nich dziwakiem. Mówili, że nie jadł i nie pił. Czysty wniosek. Ostateczny wniosek. Jaki? Ma demona. Jezus, pije i je, przyjaciel celników i grzeszników. Jaki wniosek? Ma demona. Nigdy nie zadowolisz wszystkich ludzi. Jezus tutaj również nie przyszedł, by zadowolić wszystkich ludzi. Ty masz chodzić i żyć dla Boga i przed Bogiem, a nie dla ludzi i przed ludźmi. Masz tak żyć, żeby Bóg był zadowolony. To dla Niego żyjesz. Mały kościół źle, duży kościół to tylko tłum zmanipulowanych ludzi. Muzyka za głośna albo za cicha tak? Wieczerza z jednego kielicha niehigienicznie, z małych kieliszków dziwnie. Dużo miłości, zackliwie. Mało, mało o miłości to brak miłości. Zwiastujący w garniturze za sztywno, bez garnituru, zbyt swobodnie. Nigdy nie dogodzisz i nie zadowolisz wszystkich. Ważne, abyś wiedział. Czy nastawienie Twojego serca przy śpiewaniu tej czy innej pieśni jest właściwe, czy nie ma we mnie takiej krytykańskiej, osądzającej postawy już na dzień dobry, zanim przyjdę do wspólnoty? Już jestem nastawiony. Ważne jest, abyś wiedział, co jest cenne dla Jezusa, co się jemu podoba, co On akceptuje, ale niekoniecznie musi się to podobać wszystkim ludziom. Pytałeś kiedyś, szczerze Pana Boga, Panie, czy Ci się to podoba, co ja robię? Ja zachęcam Cię do takich relacji z Panem Bogiem. Panie Boże, czy Ci się podoba to co, to, co robię? Czy jesteś ze mnie zadowolony, Panie Boże? Zadałeś takie pytanie kiedyś Bogu? Jesteś Jego synem, jesteś Jego córką. On Ci odpowie. Wiesz, ale jeżeli zadajesz takie pytania, to pokazujesz, że ty naprawdę żyjesz dla niego. I to jest ważne, co mówi On. Bądź szczerym przed Bogiem. Nie udawaj, nie manipuluj, bądź wierny. Dlaczego? Bo wierność wobec Boga i służby, jaką ci powierzył, jest podstawą dobrej oceny ze strony Boga tego, co robisz. Wierność. Przypominam, nie będziesz ofiarą w tym sensie, że nie będziesz niszczony przez osądy i plotki, przez to, co nie jest prawdą, co ludzie mówią, tylko wtedy, gdy będziesz wiedział, kim jesteś, na kogo pracujesz, kto ci powierzył tą robotę i będziesz wierny wypełnianiu tego, co ci Chrystus zlecił. Gdy będziesz wiedział, że liczy się to, co myśli o Tobie Chrystus. A nie to, jak oceniają ciebie ludzie. A teraz zajmiemy się tym, co nazywamy zdrową, konstruktywną krytyką. Gdybym zakończył to zwiastowanie w tym miejscu, to powiedziałbym tylko półprawdy, a ktoś powiedział, że powiedzenie półprawdy to jest powiedzenie całego kłamstwa. Dlatego nie skończę. Dlaczego nie wolno w tym miejscu skończyć? Bo dojdziesz do przekonania, że nikt nie może zwrócić ci uwagi, a jeśli jesteś poza wszelką, bo jesteś poza wszelką krytyką, i każdą krytykę będziesz uważał za atak na swój autorytet. Dlatego tutaj nie można skończyć tego zwiastowania. Tak nie jest. Musimy, muszę być otwarty na zdrową, konstruktywną krytykę. Jest ona potrzebna, co więcej, jest niezbędna, jak tlen, bezwzględnie konieczna. Dlaczego? Nikt z nas nie jest wszechwiedzący, nikt nie wie wszystkiego. Są nam bezwzględnie potrzebni nauczyciele, ludzie i prawdy, które będą korygowały to, co jest niewłaściwego w moim czy w twoim życiu. Jest to niezbędne. Psalm 141, Stary Testament, otwieramy. Psalm 141. Zaraz przeczytamy tam pewne słowo. Kiedy widzisz błędy swojego bliźniego, gdy widzisz, że człowiek, z którym współpracujesz, zaczyna robić rzeczy, których Bóg nie akceptuje, to jak zachować balans, równowagę, by napomnieć, skorygować zachowanie człowieka, nie stając się równocześnie jego sędzią? Jak to zrobić? Jak coś powiedzieć, jak mu pomóc, jednocześnie go nie osądzając? Jak to zrobić? Pamiętamy? Osąd nie daje przyszłości. Osąd to jest włożenie kogoś do grobu, wszystko jest skończone, stracone. Zdrowa, konstruktywna krytyka poprawia Twoje postępowanie, poprawia Twój charakter, Twoją służbę, Twoją pracę i otwiera Ci nowe, lepsze możliwości, jeśli chodzi o przyszłość. To robi zdrowa krytyka. Konstruktywna krytyka pozwala ci wstać i pójść do przodu jeszcze z większą prędkością. Wracamy do tego psalmu. 141 psalm, czwarty werset. Takie ciekawe słowa. Nie pozwól memu sercu skłaniać się ku złej sprawie, trzymać się złych przyzwyczajeń, żyć niegodnie jak ludzie czyniący nieprawość, nie dopuść, abym sięgał po ich smakołyki. Boże, chroń mnie przed tym, żebym stał się adwokatem swojego grzechu, a sędzią grzechów innych. To dobra modlitwa. Boże, spraw, żebym nie zaczął być adwokatem swojego grzechu, a sędzią błędów i grzechów innych. Chroń mnie przed taką przewrotnością, przed taką chytrością mojego serca, żebym tego nie robił. Cytuję dalej, piąty werset. Niech mnie uderzy sprawiedliwy, to będzie dla mnie łaska. Niech mnie taki skarci, to będzie jak najlepszy olejek. Przed nim nie cofnę swojej głowy. Ja myślę, że my dzisiaj powinniśmy zrobić to nabożeństwo w trochę w odwrotnym porządku. Wierzę, że to powinniśmy mieć po tym zwiastowaniu Bożego Słowa, bo jest sporo rzeczy, które należałoby naprawić. Gdy naprawdę uważnie słucham i stoję przed tym słowem, zdrowa, konstruktywna krytyka jest nam niezbędna, jest jak łaska, jak dar, na który nie zasłużyłem, jak najlepszy olejek za wielkie pieniądze. Tak nie myślimy o zdrowej krytyce. Poszukajmy wzoru, jak robił to Jezus. Jezus korygował, napominał, ale nie osądzał swoich własnych uczniów. Ewangelia Marka, 16 rozdział. Ewangelia według świętego Marka, 16 rozdział, wers 14. Jezus bardzo często mówił uczniom o swojej śmierci i zmartwychwstaniu. Pomimo tego, że słyszeli o tym wielokrotnie, nie uwierzyli słowom ludzi, którzy powiedzieli, gdy to już się stało. Gdy przynieśli wiadomość o zmartwychwstaniu, nie uwierzyli im. I to nie jeden apostoł, żaden nie uwierzył. I Jezus ostro ganił ich za niewiarę i upór serca. Za co ich ganił i to ostro? Za niewiarę i upór serca. Warto zapamiętać. Wiara sprawia, że moje serce jest wrażliwe, miękkie na Boga, ludzi. Niewiara. Czyni serce twardym, zatwardziałym, kamiennym, doprowadza do takiego stanu, że nawet Bóg nie jest w stanie tego zmienić. To czyni niewiara. Wiemy, że Maria była pierwszą osobą, która zmar zobaczyła zmartwychwstałego pana. Najpierw go nie rozpoznała, ale gdy powiedział, zwrócił się do niej jej imieniem, od razu wiedziała, że jest żywy, jest zmartwychwstałym panem. Jezus posyła ją i mówi: idź, powiedz moim chłopakom, że ja żyję. Że to, co im powiedziałem, to się stało. Ja zmartwychwstałem. Kto powinien być pierwszym posłańcem, kto powinien zacząć ludziom mówić o zmartwychwstaniu? No, chyba uczniowie. Ale nie byli takimi ludźmi. Jezus spotkał się z Marią. Jako pierwszą. I to ją wybrał. Ona pobiegła. Powiedziała. Uwierzyli? Zareagowali tak samo, jak zrobili już wcześniej. Cytuję. Słowa te jednak brzmiały w ich uszach jak niedorzeczności. Nie uwierzyli tym kobietom. Wiecie, jak dosłownie ten tekst brzmi? Słowa kobiet o zmartwychwstaniu w Pana w uszach uczuł brzmiały jak brednie. Święci apostołowie. Wybranych dwunastu. Tak wyrażało się na temat zmartwychwstania. Nie uwierzyli. Dlaczego? Z powodu niewiary, zatwardziałości, twardości ich serc, z powodu uporu. W pokoju, w którym przebywali uczniowie, musiały toczy się niezwykle ciekawe rozmowy. Ja sobie wyobrażam, jak przyszły ta jedna grupa kobiet, potem przyszła Maria i przyszły te wiadomości o tym, że Jezus żyje. Jakie argumenty, jakimi argumentami dysponowali uczniowie, jak to zbijali. Wiecie, w niebie będzie ciekawie, jak Pan Bóg otworzy taką taśmę z zapisem tego wydarzenia w tym, w tym pokoju i z tej sytuacji. To będzie niezły kabaret. Jaka tam była argumentacja ze strony uczniów, że nie chcieli tego zrobić. Jezus ostro zganił ich niewiarę oraz upór ich serca. Z jakiego powodu? Ponieważ nie uwierzyli tym, którzy go widzieli jako zmartwychwstałego. Piotrze, nie jest ci wstyd, że nie uwierzyłeś? Jeżeli ty dzisiaj nie wierzysz, to jak jutro ludzie będą mogli wierzyć, gdy ty będziesz próbował im powiedzieć o moim zmartwychwstaniu? Nie wierzysz tym, których do was posłałem, a ja chcę jutro ciebie i tych pozostałych wysłać, żebyście mówili innym o zmartwychwstaniu. Jak oni będą wierzyli w to, co wy będziecie im próbowali powiedzieć, gdy wy sami w to nie wierzycie, nie, nie możecie w to uwierzyć. Musicie pokutować. Musicie pokutować. Chcę podkreślić, że w 14 wersecie Jezus nie osądził uczniów, ale ich upomniał, zganił ale czynił to z szacunkiem i miłością. Dlaczego tak myślę? Co mi pozwala na tego rodzaju myślenie? Bo w następnym wersecie mówi o ich przyszłości. Powiedziałem już, że osąd nie daje przyszłości. Ale zdrowa krytyka daje przyszłość. W czternastym wersecie ich upomina, gani niewiarę upór ich serc. W piętnastym mówi tak, idźcie do najdalszych zakątków świata i głoście tam dobrą nowinę Ewangelię. Wszystkim, bez wyjątku. Kto uwierzy i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony, będzie osądzony. To niezwykłe działanie Jezusa. On nie napomina, upomina, gani po to, aby postawić na nich krzyżyk i powiedzieć, że są do niczego. Myślałem, że jesteście apostołami, myślałem, że trzy lata ze mną, dzień i w nocy, to wam wystarczy. Rezygnuję z was. Nie jesteście potrzebni, zawiedliście. Odchodzę. Tak nie zrobił. On ich napomniał. On ich zganił. I wiesz, co mówi? A teraz błogosławię idźcie i głoście Ewangelię przed wami jest wielka przyszłość. Sprawiedliwy nie raz upadnie, ale wstanie. Dlatego, że zdrowa krytyka, napełnienie sprawi, że się podniesie i będzie miał przed sobą przyszłość. Bóg go podniesie. Mamy jeden drugiemu pomagać. Co o tym wiemy? Nie krytykować. Mamy jeden drugiemu pomagać. Jest jedna siostra, która słucha i się zgadza. Nie ma idealnych pastorów, nie ma idealnych starszych, nie ma idealnych radnych, nie ma idealnych diakonów, nie ma idealnych nauczycieli, nie ma idealnych liderów, nie ma idealnych przywódców i nie ma idealnych zborowników. Wszyscy zawodzimy. Potrzebujemy pomocy, potrzebujemy wsparcia. Siła osądu jest jak ukąszenie żmij. To robi osąd. Osąd to zwiastun i droga do śmierci. To droga na cmentarz. Upewnij się, że nie jesteś taką żmiją. Że nie jestem taką żmiją. Jest Chrystus. Pamiętamy, jak przyprowadzono do Niego kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. Chcieli ją zabić. Rzucając w nią kamieniami. Przyszkodzą faryzeusze, mówią: Słuchaj Jezu, zakon mówi, żeby takich zabijać kamieniami. A ty co mówisz? Działali na zasadzie prawa, na podstawie zapisów prawa. Ale jednej rzeczy tam nie było. Nie było tam miłości. Nie było miejsca na miłość. Ale to Jezus jest naszym wzorem. Mam reagować, mam się zachowywać jak Jezus. A co on robi? Kto z Was jest bez grzechu? Niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. Kiedy odeszli, kiedy Jezus i ta kobieta zostali sami, Jezus pyta: Gdzie są ci, co Cię oskarżali? Nie ma ich? Odeszli. I wiesz co ten czas Jezus powiedział? On jako jedyny miał prawo do tego, żeby wziąć i rzucić ten pierwszym kamieniem. On powiedział: Ja ciebie nie potępiam. Idź i więcej nie grzesz. To jest serce Jezusa. Tak jest Jezus. Jezus może napominać, Jezus może ganić, Jezus może ostro ganić. Ale Jezus nigdy nikogo nie potępia i nie osądza. Taki jest Jezus. Nie przyszedł, nie przyszedłem, aby sądzić, ale aby zbawić. Po to przyszedł. Pamiętajmy, że pokutowaliśmy nie dlatego, że nas osądził, i potępił, ale dlatego, że okazał nam miłość. Dlaczego, dlatego pokutowałem. Dlatego pokutowałeś. Jego miłość i przebaczenie podniosą podniosł mnie z upadku. I przyprowadziły do Niego jako do Zbawiciela. Osąd, tak już powiedziałem, to droga na cmentarz. Boża miłość to droga z cmentarza do życia. To droga do domu Ojca. Oby Duch Święty zbadał nasze serca. Tak bardzo pragnę, by skończyły się konflikty w naszych domach, aby żony przestały osądzać mężów, żeby mężowie zaprzestali osądzania swoich żon. Kto się nie myli? Kto nie popełnia błędów? Kto podejmuje zawsze najlepsze decyzje? kościele wystarczy już osądzania liderów. Liderzy, wystarczy osądzania ludzi, którzy są w waszych grupach. Na krzyżu, na krzyżu Golgoty, na gwoździach. Dokonało się osądzenie. Dokonał się sąd. Chrystus zmartwychwstał. Nasza służba nie jest służbą osądu i potępiania, ale jest służbą przebaczenia i pojednania. W Jezusie Chrystusie. Każdy człowiek, każdy człowiek, ma szansę powstania ze śmierci do życia. Nawet ten, którego wszyscy przekreślili. Pamiętacie, jak było z nawróceniem Saula? Żadnego osądu. Ze strony Jezusa, Saulu, pytanie, dlaczego mnie prześladujesz? Tak reagował Jezus. A Ananias? Panie, chyba się pomyliłeś odnośnie Saula. Kościół był gotów osądzić i zniszczyć Saula. Kościół był gotów osądzać. Pamiętaj, że kogo Chrystus nie osądza, Ty też go nie osądzaj. Nie masz do tego żadnego prawa. Jezus powiedział: Ananiaszu, to moje wybrane naczynie. Myślę, że Ananias był bliski ataku serca w tym momencie, gdy to usłyszał. Z powodu niezrozumienia i tego, co Pan Bóg malował przed nim Jezus, a co dotyczyło. Tego, który ich zabijał, czyli Saula, bardziej był gotów by pochować Saula, niż powiedzieć o przyszłości jaką Bóg ma dla tego człowieka. A naniaż gotów był osądzać, Jezus był gotów i okazywał miłość i przebaczenie. Takiego mamy Pana, taki jest Jezus. Kilka miesięcy temu spotkałem się z człowiekiem, który był muzułmaninem. Mieszkał w Pakistanie. Był bardzo wysoko postawiony w rankingu imamów. Jego rodzina to od pokoleń duchowni muzułmańscy. Został wysłany do Europy po to, żeby organizować muzułman. Było w nim pełno nienawiści. Pracował w Grecji, u pewnej chrześcijańskiej kobiety, która przygotowała mu specjalny pokoik, do którego nikt z nich nie wchodził, tylko on, bo muzułmanie nie modlą się w pomieszczeniu, do, do którego chodzą nieczyści tacy jak ty i ja. Jak zapominał o tej swojej modlitwie, to ta chrześcijańska kobieta, ta muzułmanka zachęcała go, żeby Harun, jest ta godzina, powinieneś się pomodlić. Pamiętaj, pomódl się on o nas. A wiesz, co on robił? On wchodził tam i modlił się i przeklinał. Tą kobietę. Ale pewnego dnia Boża Miłość go złamała. Została na niego wydana fatwa, kara śmierci. Dwukrotnie był pobity praktycznie na śmierć. Raz przez swoją rodzinę, drugi raz jak wrócił do Niemiec, wyciągnięto go z samochodu i pobito do nieprzytomności, rzucając do rowu, myśląc, że nie żyje. Ale Bóg go ocalił. Podzieliłbyś się kimś takim Ewangelią? Z kimś takim, który pochodził z takiej rodziny i przyjechał tutaj, by nakręcać innych muzułmanów, żeby zabijali chrześcijan, zwiastowałbyś mu Ewangelię? Zwiastowałbyś Ewangelię człowiekowi, którego ręce były umoczone we krwi. A dzisiaj ten człowiek pod zmienionym nazwiskiem jeździ do obozów uchodźców i zwiastuje im Ewangelię. I Merkel i rząd Niemiec za to płaci, że on ich ewangelizuje, a oni pojadą do swoich muzułmańskich krajów i będą dzielili się Ewangelią. Miłość, nie osąd, jest w stanie zmienić ludzkie serce. Może powinieneś się pomodlić dzisiaj. Panie, przebacz moją niewiarę i upór mojego serca. Daj mi miękkie, wrażliwe serce. Takie serce, które kocha, które nie osądza. Serce, które rozumie Twoją wolę. Nie sądźcie. Nie będziecie sądzeni. Dziś Pan Bóg do części z nas mówi, przestań być ofiarą sądu. Nie przejmuj się tym, co mówią o Tobie ludzie. Moje dziecko, to co jest ważne, to co ja mówię o tobie, to co ja myślę o tobie, to jest ważne. A innym z, pan, z nas pan mówi: przestań osądzać, przestań deptać ludzi, bądź miłosierny, bądź człowiekiem miłości. Nie bądź jak Jonasz, który tylko jeszcze 40 dni i będzie sąd. Tylko 40 dni. Co z Twoim sercem? Co z Twoim sercem? Nie sądź. Nie będziesz sądzony. Jaką miarą mierzysz, taką ci odmierzą. Czy będzie to miara osądu? Czy, ra, czy miara miłości i przebaczenia? Powstańmy i módlmy się.